Gdzie kucharek 6, tam 12 cycków. Poszła baba do sklepu po mleko i dostała z bańki. Pani Agnieszko, poproszę o kawę. Pani Małgosiu, proszę o pocztę. Co jest? Od tygodnia wszyscy mnie ignorują. Chyba pójdę do lekarza. Ulga. Dzień dobry. Pani doktor, mam taki problem. Wszyscy mnie ignorują. Następny, proszę. Żeś ty. Ale ten Marian ma taki piękny, niski głos. W łóżku musi być taki męski. Co? Przecież to widać, że to jest pierdoła. Tak? Kocham cię. Kochanie, niżej. Kocham cię. Miłość to światło życia. Małżeństwo to rachunek za to światło. Wiesz co? Ten nasz Marian musi zarabiać tyle kasy. Gdybym była jego żoną, myślę, że kupiłby mi takie piękne, długie futro. Ta, Marian by ci kupił futro. To taka sknera. Tak? Zobacz, kochanie, jakie piękne futro. Chciałabym takie mieć. To żrej Whiskas. Wiesz, ostatnio zauważyłam, że naszego Mariana to chyba coś boli. Tak dziwnie trzyma się tu za podbrzusze. Tak, wczoraj wieczorem widziałam, że tutaj ma takie sinę. Tak? Tak. Pani doktor, mam sinę podbrzusze. Proszę pokazać. Proszę. Kim pan jest z zawodu? Jestem dyrektorem bardzo poważnej firmy. Proszę powiedzieć sekretarce, żeby nie podcierała się kalką. Dziękuję. Jak robi młoda kukułka? Kuku, kuku, kuku. A jak robi stara kukułka? Ten nasz Marian to taki mężczyzna z klasą. Marzę o takim mężczyźnie. Chciałabym mieć takiego męża. Zwariowałaś? Przecież to widać, że mu słoma z butów wystaje. Tak? Ostatnio w toalecie śmierdzi bardzo alkoholem. Czy ty uważasz, że on ma problem z piciem? Nie, raczej z prostatą. Tak? Pani doktor, mam takie dziwne schorzenie. Zamiast siusiu leci mi wódeczka. To niemożliwe. Ja pani udowodnię, jeżeli pani pozwoli. Proszę. Czy ja to mam spróbować? No proszę, przecież pani mi nie wierzy. Pyszne, koszerne. Taką jak lubię. Czy mogę jeszcze jednego? Następnego to z gwinta. Jaki jest odgłos lecącego włosa łonowego? A zakotwiczonego? T
Ten nasz Marian to na pewno taki ogier, jak ja bym się z nim... No to chyba żartujesz. Przecież to widać, że on sam w kąciku, po cichutku bawi się ptaszkiem. Tak? Kochanie, co się stało? Nic. Stanął mi. No to chodź. No to chodzę. Ty słyszałaś, że dziadek Mariana był w Wehrmachcie? Nie, on jest tylko głuchy. Tak? Proszę powiedzieć dziadkowi, żeby zostawił mocz, kał i spermę. Co ona powiedziała? Nic, dziadku, zostawimy twoje gacie. Aha, dobra. Jak nazywa się rosół z wielu kur? Rosół z kur wielu. Myślę, że to świetny pomysł był, że dzisiaj zrobiłyśmy się na takie nastolatki specjalnie dla niego. Myślę, że on nas trochę traktuje jak córki, wiesz, taki tatuś dla nas jest. Ja też tak myślę, wiesz, no i dzisiaj stwierdziłam, że tak przede wszystkim pod kolanóweczki, szpileczki, tak żeby było zadziorniej, spódniczka, koniecznie krawat. No. Żeby było infantylnie, oczywiście. Taka lolitka. Dokładnie. Kaniunia. Nieleczka. Ale wiesz co, z drugiej strony sobie tak myślałam, a może on jednak lubi takie seksbomby, taka wiesz, tutaj czerwona kiecka, wiesz, taki rozpierdasek do samego biodra, czujesz to? Dobra, to może jutro na suczki. Zmęczony onanizmem, 6-letni Franio zobaczył siostrę nago i rzucił się na nią. Dobre, złego początki, lecz koniec żałosny. Dostał w dupę od ojca i syfa od siostry. Ja myślę jednak, że on woli sexy. Kolor czerwony. Koniecznie pończochy, no i szpilki. Nie, podstawa w ogóle, takie wiesz... Kocice! Kocice! A ciekawe, co nasz szef ma w szufladzie, kochana. Szybko, dopóki go nie ma. Ty, ale ma tu rzeczy. Widziałaś to? A to? Patrz. Zaproszenie. Na urodziny gwiazdy. Mariusza Pujszo, znasz tego reżysera? Znam, idziemy? Super, albo... Chciałabym, żeby mnie zabrał ze sobą. Marian? No? Ja też chciałabym pójść z Marianem.